no tak generalnie całe miasto tak można podsumować, że tak przyjazdem przyjechać, zobaczyć to rzeczywiście tak 4-5 dni, te główne punkty odwiedzić. Ale nie powiem, tu by się fajnie mieszczało, wiecie, jakby się zarabiało, no bo tu, no kurwa, nie jest tanio. Nie jest tanio, co dużo mówić. Ale tak wiecie, jakby człowiek sobie tutaj pracował jakoś tako, by mu się to wszystko wyrównywało, jak chociaż, nie? To wtedy idzie siedzieć tu i kurczę, dłuższy okres czasu, wtedy się, jak się jeszcze język zna, kogoś pozna i jest co robić, nie? Czy to z roboty, czy co. Czy się gdzieś wbija i tyle, no. Więc podstawa to właśnie język. No, a potem jeszcze jakieś zarobki do tego dorzucić i można tu siedzieć, naprawdę. Jest co robić, tylko no, trzeba się w to miasto tak bardziej wbić, że tak powiem, bardziej się wtłoczyć. No, ale to bez języka ani rusz i odpowiednio grubego portfela. A ja ani to, ani to, ani to, więc kurwa, co ja zrobię? No i mnie wyśmiały dziewczyny, no ale wiecie, dla nich to jest egzotyczny język, nie? To wiecie. No, także generalnie mam nadzieję, że tego GoPro to słychać. Generalnie, no, w 2015 się zacząłem uczyć na harmonijce grać. Przed moim wyjazdem autostopem dookoła Wielkiej Brytanii. Ale oczywiście jak tu u mnie po trzech dniach mi się odechciało. Ale jakbym się kurwa nauczył dobrze, to bym sobie tutaj performance robił i bym pewnie z tego wyżył, nie? Wiecie, tu sobie na rogu stanąć, gdzieś tam gdzie inni stoją, albo w jakimś takim dobrym miejscu turystycznym, jakieś tam parę melodyjek pierdyknąć, takich znanych. No i wiecie, no, dziękuję, do widzenia, lecieć dalej, nie? Jakiś tam kapelusik i tyle, zawsze jakiś groźby wpadł, a myślę, żeby nie było źle, nie? Wiecie, tutaj kurczę, żeby przejeść tak normalnie, nie mówię, w jakichś grubych restauracjach, to tak 2000 jenów, to już jest cały dzień spokojnie. Obiadek w restauracji, tak w maku, jak się chcesz się obrzeć, bo już wziadłem wczoraj 1100 i masz 3 kanapki i kawę, nie? Czyli jakieś tam 3 dychy, nie? 30-40 zł. No generalnie tak z 2000 jenów to idzie cały dzień objeść. No gorzej noclegi, nie? Bo teraz mam 3000 za noc. To tak z 5000 na dzień i spokojnie iść żyć. Są też noclegi tańsze oczywiście, tam gdzie byłem wcześniej. Więc tak ekonomicznie, ale tak bez dziadowania, no za 4000. Ja wam kurwa, ja wam sprawdzę za chwilę, tylko wam tego setelu odpalę, ile w tym hostelu innym co byłem, w tym pierwszym, to naprawdę było fajnie. Ile tam płaciłem? No, sprawdziłem, tam mi wychodziło 2300 za nocleg. A trzeba domu, trzeba jeszcze gdzieś dojechać. Tak, jedną linią jechać to jest w dwie strony 500, to jest 2800, plus jeszcze jakieś, no z 5000 trzeba liczyć na dzień, nie? Bo do tego trzeba te metry doliczyć. Plus jeszcze internet w telefonie. No liczmy te 5000, nie? Tam już tego internetu nie liczmy, bo to jest w skali miesiąca. 5000 jenów i sobie możecie żyć. Hostel, w którym byłem wtedy i bardzo polecam, bardzo fajnie tam było. Czyściutko i generalnie prysznice normalne. I wiadomo, w każdym hostelu, co teraz byłem, darmowe ten są. Ten żel pod prysznic i tak dalej, wszystko jest darmowe, nie? W tym co byłem. A i w tym nie ma ręczników, tak. W tym nie ma ręczników, trzeba mieć swój. Pralka jest, więc spoko. No i generalnie tam płyny pobiera, więc suszarka też jest. No. Dobra, zróbmy dla bezpieczeństwa 5500 na dzień. To sobie policzcie w skali. No tam, no, tam naprawdę tam w tym hostelu idzie sobie zrobić taką bazę na miesiąc i high life. Te kapsuły tam są takie głębokie, że mój plecak spokojnie, więc duża walizka spokojnie ci do kapsuły wchodzi. Kładziesz sobie z tyłu na końcu i masz zajebiście, bo masz wszystko zawsze pod ręką, nie? No to tak 5500 to w skali kuźde miesiąca to jest 150 tysięcy plus jeszcze 5500 15 165 tysięcy
to tak już wiecie, taki w miarę taki normalny życiu. 165 tysięcy jenów. Czyli to jest, nie chcę mi się wyłączać tego nagrywania już. $5400. No, za 5400 możecie sobie spokojnie w Tokio żyć. No kurwa, tanio nie jest, no co ja mówię, no. Oczywiście na... jeszcze oszczędzając na maksa, no, szłoby zjechać tego jak najbardziej, nawet. Bo tych 4000 szłoby zjechać, nie? Ale to by trzeba było już na zupkach chińskich jeść i generalnie w miarę sobie jeszcze jakoś tam ogarniać tańsze żarcie, nie? No, ale tak normalnie żyjąc, codziennie jeżdżąc metrem w dwie strony w jedną lokalizację, to te 5400 i spokojnie. No, suma summarum chyba to tak standardowo tutaj jest podobno w Azji, że te $1000 na miesiąc, z czego wiem, w Tajlandii podobnie, więc $1000 trzeba mieć na miesiąc, żeby sobie normalnie żyć. No, no i ewentualnie wiecie, jakbyście tutaj byli na dłuższy okres, to pewnie noce jakieś tańsze, nie sprawdzałem, ale wiem, że było taniej, nie? No. Więc dla chcącego nic trudnego, pewnie koło czwórki, żeby to zrobić. No i kwestia też właśnie potem jakichś dodatkowych zarobków. No, więc generalnie no, żeby to żyć, tylko że no, koszty są jakie są, no. No kwestia sobie ogarnięcia jakiegoś noclegu. Fajnie by było taki własny mieć, to pewnie by było jeszcze drożej, nie? Znając życie. No, ale tak w kapsuli żyjąc, wiecie, jakieś sobie online zarabiać. Do tego tu jeszcze coś sobie dorobić, do McDonalda, do roboty. Czy tam przyjeżdżając na 3 miesiące do Tokio, dostaliście na to, że 12 tysięcy na takie życie na biedaka, albo 15 tysięcy już całkiem spoko, nie? Lecę.